Panowie ze Stowarzyszenia Kibiców Forca Wigry, w trosce o płeć piękną, organizują dla pań zbiórkę odzieży. Akcja z okazji Dnia Kobiet odbywa się już po raz drugi. Przebiega pod hasłem Zbiórka dla pań i opatrzona jest logotypem. Kibice, którzy widząc pękające w szwach szafy własnych żon, matek i sióstr, wpadli na pomysł, by nadmiarem odzieży damskiej obdarzyć te spośród pań, które borykają się z trudną sytuacją materialną. Zbiórka już się rozpoczęła i potrwa do 3 marca w Łączu. Łącznie. Suwalczanki odzież mogą zostawiać w sklepiku wigier w centrum handlowym plaza, w centrum trójki przy ulicy Kościuszki, w klubie Fitness Guarana przy ulicy Dmowskiego, w klubie kulturystycznym Goliat przy ulicy Nowomiejskiej oraz dostarczyć na mecz wigry suwałki Arka Gdynia. Dodatkowo zbiórka będzie prowadzona w szkole podstawowej w Wielaniewie i w kilku średnich szkołach w suwałkach. W poprzedniej edycji zebrano 270 kg damskiej odzieży, która trafiła do mops i Centrum Integracji Społecznej.